i to jest coś, jak opadnie szum po DeFi'ach i innych piramidach, bombkach, świeczkach, balonach, które się tutaj budują, bo bardzo dużo tego jest, ja nie stwierdzę, że wszystko, ale prawdopodobnie, jeżeli siedzicie w takim czy innym DeFi'u, to jest 95% szans, że jest to takie czy inna bańka. No nie chcę powiedzieć oszustwo, ale bańka. Ona kiedyś pęknie i no uważajcie, być może to jeszcze nie jest zły moment, żeby się przesiąść na drugą stronę łódki. Być może jesteście na tej stronie burty, gdzie są wszyscy. Zastanówcie się, czy chcecie być na pewno na tej stronie, czy to nie obciąża tej łódki zbytnio i czy ta łódka się nie wywali za chwilę. Postrzeżesz się, że siedzisz po tej samej stronie statku, co większość, no to być może czas zmienić burtę. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę się przyglądał tematom DeFi. Po pierwsze, czym są zdecentralizowane finanse? Czy nie ulegamy tutaj jakiejś jednej wielkiej bańce? Być może wyleję Wam trochę wiadro zimnej wody na głowę. Przyjrzyjmy się temu, czy świat krypto na pewno już zmienia świat finansów. Czy tak naprawdę cokolwiek tutaj decentralizujemy, czy wprowadzamy tą dziesięciokrotnie większą wartość, tak jak ja na to patrzę, tak bardzo, bardzo fundamentalnie. Czy na pewno zdecentralizowaliśmy te finanse i czy na pewno DeFi, taki jak go znamy dzisiaj, no to jest coś tak rewolucyjnego. Ja uważam, no właśnie, co ja uważam, to będę odpowiadał w tym filmie, zostańcie ze mną. Uważam, że prawdziwy DeFi to dopiero przed nami. Uważam, że to, co dzisiaj widzimy, no to jest trochę sporo hype'u, niekoniecznie nic zdecydowanie lepszego. No i chciałem dzisiaj trochę opowiedzieć tak bardziej generalnie, ale i też o nowych trendach, które właśnie w świecie DeFi widzimy. No więc zapraszam. Wydaje mi się, że to będzie bardzo interesujące wejście w tą tematykę. Rozpoczynam niniejszą serię na temat prawdziwego DeFi. Jestem nad morzem, więc wybaczcie, będzie trochę morsko, więc na początek, no mam nadzieję, że zauważyliście, że ja tutaj rozdaję wędki, a nie rybki, więc no to, co ode mnie usłyszycie, no to nie jest konkretna porada, zrób to, tamto, siamto, owamto, to jest po prostu wędka, to jest pewnego rodzaju wiedza, to jest moje spojrzenie na świat, które mam nadzieję pomoże Wam trochę połączyć różne kropki z tego świata kryptowalut, pomoże Wam odfiltrować ziarno od plewa, pomoże Wam zebrać to, co najważniejsze w tych technologiach, te fundamenty do kupy. No więc to, co tutaj usłyszycie, zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna, to są moje prywatne przemyślenia na temat tych technologii. Ja Was zachęcam jedynie do tego właśnie, żebyście łowili ryby, żebyście zrozumieli, jak ten mechanizm działa. No a wszystko, co czynicie z własnymi środkami, no to jest Wasza prywatna sprawa, ja w to nie wnikam, ani nie zachęcam, ani nie zniechęcam. Bądźcie ostrożni, mówię o tym w zasadzie w każdym moim filmie, na różne sposoby, więc oglądnijcie pierwsze 5-10 minut z każdego mojego filmu z ostatnich 3 lat. Ja tam mówię o tym, żeby nie inwestować więcej niż możecie stracić, żeby być bardzo ostrożnym, natomiast żeby się interesować. Natomiast no każdy tutaj może mieć też swój wkład w tą technologię. Możecie się, ucząc się tego, zdobywając doświadczenie, możecie no dodać jakąś wartość. Być może jesteście w tej chwili na studiach i to jest Wasz przyszły kierunek nauki. Być może prowadzicie jakieś przedsiębiorstwo i będziecie w stanie zbudować dla Waszego przedsiębiorstwa jakiś właśnie innowacyjny system płatniczy. Być może jesteście w innym biznesie, który za jakiś czas rozważycie, że można stokenizować. Być może studiujecie prawo albo jesteście prawnikami. To jest bardzo, bardzo niezagospodarowany obszar w tym aspekcie. Można się tym zająć z tej perspektywy. No i oczywiście wszelkiego rodzaju inżynierowie, informatycy tutaj będą mieć ręce pełne roboty. Już dzisiaj brakuje fachowców w tym obszarze. No więc uczcie się, rozpoznawajcie. Na pewno ta nauka nie pójdzie w las. Do tego Was tutaj zniechęca, do tego Was tutaj zachęcam, a zniechęcam Was do krótkoterminowego patrzenia na to, gdzie są te rybki. Patrzcie na wędkę, ja daję wędkę, nie daję rybek, a jeżeli no, wydaje Wam się, że nic więcej nie możecie zrobić, niż tylko inwestować Wasze środki w tokeny, okej, no to jest Wasza sprawa, natomiast zawsze jest coś więcej, co możecie zrobić. Dla przykładu, no możecie ten film podzielić z osobami, które być może coś zrobią na bazie tej technologii, więc to jest ten moment, możecie nacisnąć guzik share, możecie mi pomóc, żeby ten kanał rósł, możecie wysłać ten film, bądź inny mój film, który jest adekwatny
adekwatny do kogoś z Waszych znajomych, do kilku z Waszych znajomych i pomóc temu kanałowi kwitnąć. Jeżeli nie Wy, to może ktoś inny właśnie też z tego skorzysta, właśnie jako przedsiębiorca, jako osoba, jako inżynier, jako osoba, która zrobi z tym coś jeszcze dalej. To może być Wasz dodatkowy wkład w adopcję, to może być Wasz wkład w pomoc we wzroście tego kanału. Jak widzicie, ja tutaj nie włączam żadnych reklam, chcę Wam zaoszczędzić tego bełkotu, który czasami w tych reklamach się włącza. No więc możecie mi pomóc po prostu poprzez udostępnienie tego materiału. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Ja teraz przejdę dalej, ale tu chwila przerwy, żebyście mieli chwilę czasu na wciśnięcie tego guzika share, na jakiś ewentualnie komentarz, pytanie, na lajka. Ja mam czas, ja tu jestem sobie nad morzem. O. Gdynia się bardzo ładnie rozbudowuje. W ogóle Trójmiasto się super rozbudowuje. Jestem w tej chwili w Trójmieście. No więc mam nadzieję, że już tam zrobiliście share, zrobiliście lajka. Teraz co tu jeszcze chciałem dodać? No, ja będę tą serią rozpoczynał filmy właśnie o DeFi-u, o finansach zdecentralizowanych, o Bitcoinie, o technologii kryptowalut, o tokenizacji. Będę starał się mówić prostym językiem, no bo to chyba Einstein kiedyś powiedział, że jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć tak prosto, żeby zrozumiało to 6-letnie dziecko, znaczy, że sam tego nie rozumiesz. No więc ja staram się upraszczać ten skomplikowany przekaz tego obszaru, tych technologii, żeby każdy mógł to zrozumieć. Ja sam się dzięki temu uczę to jeszcze lepiej rozumieć. No więc będę tutaj starał się iść tym duchem Einsteina i tłumaczyć to jak dla dzieci. Natomiast ja wiem, że tutaj mamy poważnych ludzi, że nie jesteście dziećmi. Natomiast widzę też, że ten rodzaj takiego prostego przekazu Wam się podoba. Dziękuję wszystkim za komentarze, bardzo pokrzepiające do dalszego działania. To są dla mnie bardzo cenne takie rzeczy, że Wy tutaj komentujecie. Dziękuję Wam za to. Ja będę mówił w sposób prosty. Będę starał się jakby troszeczkę metaforyzować. No i dzisiaj chciałem w tym temacie zacząć właśnie o DeFi. Uważam, że DeFi jest w tej chwili bardzo, bardzo napompowaną rzeczą, niedojrzałą, natomiast dojrzewa i są projekty, produkty, które będą zmieniać ten świat. Niekoniecznie te, które dzisiaj widzicie, niekoniecznie te, w których trzymacie swoje środki. No więc zachęcam, oglądnijcie to z dogłębnym zrozumieniem od A do Z. Zchallenge'ujcie mnie, jeżeli coś tutaj jest kontrowersyjnego i się nie zgadzacie. Jedziemy. Ja oczywiście nie mówię o tych dużych statkach, one nie zatoną, jeżeli wszyscy będą po jednej stronie burty. Natomiast na małej łódce, jeżeli zbyt dużo osób przebywa po tej samej stronie burty, no to prawdopodobnie ta łódka może nabrać wody, może zatonąć. No i pytanie, jakby czemu wszyscy patrzą w jedną stronę, być może po drugiej stronie są jakieś równie ciekawe widoki, które dopiero za chwilę się wyłonią. No w tym klimacie poprowadzę dzisiejszy odcinek, że tak powiem. Ja puściłem takiego tweeta, jeżeli jeszcze nie jesteście moim followerem na Twitterze, no to zerknijcie na tego tweeta właśnie, że jeżeli spostrzeżesz się, że jesteś po tej samej stronie łódki, co wszyscy, no to być może pora zmienić burtę. To nie jest mój cytat, to jest cytat Marka Jusko. Mark Jusko to jest właściciel funduszu inwestycyjnego, dużego, bardzo rozpoznawalnego, który zainwestuje w różnego rodzaju finansowe rzeczy, który ma też odnogę związaną właśnie z kryptowalutami. Morgan Creed Capital i Morgan Creek Digital. Bardzo mądry człowiek, fajne przemyślenia. Mark Jusko zresztą zretweetował mojego tweeta ze swoją wersją tego cytatu w języku angielskim, więc zerknijcie na mojego Twittera, zerknijcie na Twittera Marka Jusko. Moim zdaniem można się od niego sporo ciekawych rzeczy nauczyć. Natomiast ja tak naprawdę uważam, że dzisiaj wszyscy są zachwyceni DeFi-em, który tworzy różne takiego rodzaju możliwości, powiedzmy, dźwigniowania, tworzenia czegoś z niczego. Natomiast czy tutaj my prowadzamy jakieś finansowe innowacje? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jedyną taką prawdziwą finansową innowację dotychczas potwierdzoną, którą można powiedzieć, że nią była i się w miarę przyjęła, jest Bitcoin. No bo to jest tak, taka finansowa innowacja musi rozwiązywać jakieś realne problemy finansowe, ekonomiczne, gospodarcze. Większość dzisiejszych platform myśli o problemach technologicznych, nie myślą o problemach natury właśnie gospodarczej, finansowej, a to co robią jest często albo kopią Bitcoina, albo kopią Ethereum. Nie jest to nic innowacyjnego, albo się jeszcze po prostu nie sprawdziło. Obecne platformy, moim zdaniem, są ukierunkowane na rozwiązywanie technologicznych problemów, nie są ukierunkowane na rozwiązywanie realnych, ekonomicznych, fundamentalnych problemów, takich jak Bitcoin. Przypomnijmy sobie, że Bitcoin powstał jako alternatywa dla obecnego systemu finansowego, który z jednej strony jest zbudowany na bardzo takim
słabym fundamencie, to znaczy ten system finansowy jest poddawany cenzurze. Można zatrzymywać go poprzez to, że jest scentralizowany. No to choćby takie instytucje, takie organizacje jak WikiLeaks zostały ubite w ten czy inny sposób, bo komuś się przestały podobać. Więc system finansowy obecny jest poddany cenzurze. Jest scentralizowany w rękach banków centralnych, w rękach dużych instytucji finansowych poprzez to, że tam jest kreowany pieniądz, poprzez to, że tam jest jedyne miejsce, gdzie ten pieniądz może być drukowany. Mówię o bankach centralnych, mówię o tym, jak to się dzisiaj odbywa. No i teraz ten pieniądz nie jest niczym podszyty, został odcięty w 71 roku od parytetu złota w Stanach Zjednoczonych i ten parytet złota nie wrócił i prawdopodobnie nigdy nie wróci. Od tego momentu drukowanie pieniądza z niczego jest jeszcze łatwiejsze i to się odbywa dzisiaj na skalę masową i to się będzie odbywało jeszcze bardziej. No więc teraz Bitcoin powstał jako alternatywa do tego systemu finansowego, alternatywa, która jest otwarta, publiczna, zdecentralizowana, bez granic i odporna na cenzurę. Tutaj przytaczam słowa Andreasa Antonopoulosa: open public, censorship resistance, borderless. Więc taki jest Bitcoin. On ciągle swoją pozycję tutaj buduje i dopiero potwierdza. Natomiast jest w miarę najbardziej zdecentralizowany, najbezpieczniejszy. No i reaguje na realny problem finansowy świata, czyli właśnie na to, że w obecnym systemie finansowym świata ten pieniądz jest kreowany z niczego, z powietrza. Drukarki pracują tak, że się za chwilę przegrzeją. Pieniądz jest też podlega, ten zwykły, tradycyjny, podlega jakby ograniczeniom granicznym. Przesyłanie pieniądza między państwami jest bardzo drogie, kosztuje 10% albo i więcej, te wszystkie transakcje międzygraniczne. Oczywiście, jak ja wspomniałem, jest poddawane cenzurze, może być poddawane cenzurze, może być w ten czy w inny sposób śledzony, inwigilowany, no i może go być stworzona nieskończona ilość i to dzisiaj się dzieje, więc pytanie jest takie, czym jest ten pieniądz dzisiaj, czy to jest faktycznie ten pieniądz? I tutaj jest Bitcoin jako odpowiedź na faktyczny problem gospodarczy, finansowy. No i moim zdaniem to jest na razie jedyny taki realny przypadek użycia, który widzimy w tym świecie zdecentralizowanych finansów, który się sprawdził, no bo dla mnie DeFi, zdecentralizowane finanse, prawdziwy początek tego i jak dotychczas śmiałbym twierdzić, że jedyny, no to jest Bitcoin. Jedyny dotychczas, ale nie jedyny docelowo. Te rozwiązania, które dzisiaj widzimy, tak jak wspomniałem, one próbują ugryźć problem rozszerzenia tego, co zrobił Bitcoin, na różne sposoby. Niekoniecznie idealnie to robią, niekoniecznie optymalnie, za chwilę o tym troszeczkę to rozwinę. Są rozwiązania, które już zaczynają to robić troszeczkę sprawniej. Dalszy tryb innowacji, które wprowadzał Bitcoin, jeżeli chodzi o problemy natury gospodarczej, finansowej świata, rozwijał Ethereum. Natomiast Ethereum jest dla mnie platformą bardziej taką technologiczną, aniżeli stricte skupioną na problemach finansowych. Ethereum adresowało, niejakoby próbowało adresować problemy Bitcoina. No, Bitcoin z racji swojej decentralizacji jest wolny. Te bloki są relatywnie duże, 10-minutowe i zwykle potrzeba kilku takich bloków, 5-6 na potwierdzenie transakcji, więc to trwa godzinę. Te potwierdzenia transakcji w Bitcoinie bywają drogie bądź bardzo drogie, więc te koszty transakcji są duże. No, Bitcoin nie oferuje też jakby dużych przepustowości z racji właśnie architektury, czyli tych transakcji jest tam relatywnie niedużo, na tej sieci się może odbyć. Oprócz tego ma konkretny swój user experience issue, czyli nie jest to za dogodne jakby rozwiązanie do używania w codziennych płatnościach. No i nie jest funkcjonalny, nie ma możliwości łatwego programowania na bazie tej infrastruktury. Natomiast ja uważam, że to jest bazowa infrastruktura i są rozwiązania takie jak Ethereum, które powiedzmy właśnie próbowały ugryźć ten problem, niektóre z tych problemów Bitcoina, rozszerzając go o smart kontrakty, zwiększając trochę przepustowość, zwiększając jakby elastyczność tego, co można zrobić z Bitcoinem. Ethereum ciągle walczy, natomiast dla mnie Ethereum, ja klasyfikuję Ethereum jako platforma bardziej technologiczna, aniżeli platforma tak jak Bitcoin, skupiona na rozwiązywaniu realnych problemów gospodarczych czy ekonomicznych. No i są platformy takie jak wspominam w innych filmach, jak Blockstack, jak Rootstock, które również to są platformy ciągle dużo bardziej technologiczne, które również próbują jakby ugryźć te problemy Bitcoina jeszcze z dodatkowej strony, rozszerzyć jego elastyczność, dodać mu użyteczności. Wszystkie te platformy uważam za bardzo sensowne. Powstaje dużo klonów mało sensownych, które zapominają o decentralizacji, takie jak EOS czy Tron. Robią w ten czy w inny sposób copy-paste albo uproszczenia. No i rozwiązują konkretne problemy technologiczne, ale de facto lądują jako zwykła baza danych. No więc tutaj wydaje mi się, że Bitcoin jest dotychczas jedyną taką realną innowacją, która się sprawdziła w obszarze
DeFi. Ja uważam, że Bitcoin to jest jedyny DeFi na dziś dzień. Inni dopiero walczą o to wszystkiego rodzaju, nawet Uniswapy, za chwilę o tym powiem, czy Compoundy, już nie wspominam o Sushi, czy innych Amplifortach, czy jak to tam się zwało. To są jakieś cuda. Compoundy oczywiście, czy Uniswapy, to są sensowne projekty, ale za chwilę powiem o ich słabościach, czemu moim zdaniem to nie są prawdziwe zdecentralizowane finanse i czego im brakuje i kto to ewentualnie buduje. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że Bitcoin, znaczy pamiętajmy, to jest moje zdanie. Ja uważam, że Bitcoin jako warstwa bardzo bezpieczna, chroniona przez bardzo duży hash power, przez dosyć mocno zdecentralizowaną sieć, jeżeli chodzi o górników, jest fundamentem bezpieczeństwa pod przyszłe finanse i jednym z takich fundamentów oczywiście. Inni mogą zbudować coś podobnego. Na dziś dzień moim zdaniem nikomu się to jeszcze nie udało zrobić w takim stanie, jak zrobił Bitcoin. Więc nazywam DeFi'em Bitcoina i być może nazwiemy DeFi'em w moim światopoglądzie kilka innych projektów, które się w tym świecie pojawią za jakiś czas. No więc tak, teraz rozwijmy sobie dalej temat tych compoundów i innych pseudo-defiowych projektów, co one próbują zrobić i czego im brakuje. Zacznę od pytania, czy zdecydowalibyście się wziąć kredyt, pod zastaw dać duży dom i pod zastaw dać jeszcze jedno mieszkanie, no i taki kredyt w zasadzie, nawet jakbyście go spłacali, no to ryzykujecie, że stracicie to mieszkanie, czyli stracicie ten zastaw na skutek tego, że są jakieś zawirowania na rynku, na skutek tego, że coś tam się dzieje nie tak w gospodarce. No pewnie większość z was nie chciałaby stracić domu po to, żeby dostać pieniądze. No a tak działają dzisiejsze DeFi, dzisiejsze compoundy, no czyli najczęściej proszą nas, żebyśmy zdeponowali 150% środków jako collateral, żeby dostać 100% jakiejś pożyczki, jakiejś kredytu. Czyli musimy dać na przykład w Bitcoinie bądź w Etherze, nie wiem, 10 tysięcy, 15 tysięcy złotych, żeby dostać 10 tysięcy kredytu. No czyli mamy bardzo, bardzo niewydajne pod kątem kapitału system pożyczek, tak naprawdę zabezpieczone bardzo nadmiarowo. To zabezpieczenie nadmiarowe jest na skutek tego, że no nic lepszego nie wymyśliliśmy. W świecie normalnych finansów to w ten sposób nie działa i nie powinno działać. No więc to jest taka pierwsza słabość tych obecnych systemów DeFi-owych, jakich sobie nazwijmy. Zabezpieczamy bardzo nadmiarowym kapitałem, jest marnotrawstwo środków. No po drugie zastanówmy się, do czego te środki są wykorzystywane. Najczęściej te środki zostają w wąskim świecie krypto, są wykorzystywane do tego, żeby zrobić taką czy inną dźwignię, skredytować się, zlewarować się na innych inwestycjach w świecie krypto, czyli ten kapitał pozyskany poprzez ten nadmiarowy depozyt, dostajemy kredyt i ten kredyt idzie z powrotem na taką czy inną inwestycję, yield farming i inne tego rodzaju cuda, albo staking sieci, która nie ma żadnej innej użyteczności. W każdym razie ten kapitał zostaje w bardzo wąskim świecie kryptowalut, nie stanowi żadnej wartości dla szerszej gospodarki, dla szerszej ekonomii, nic nowego nie wnosi tutaj do obrazka. To jest najczęściej kredyt udzielony w kryptowalutach, nie we fiatach, nie idzie do realnej gospodarki, nie korzysta z tego żadna grupa osób, która mogłaby z tego zbudować coś fundamentalnego, coś, co pomoże gospodarkom, coś, co pomoże ekonomii, jakieś przedsiębiorstwa. To jest czysta spekulacja, to jest czysty lewar, to jest, wszystkie te środki zostaną jedynie w świecie krypto. Dodatkowo mamy bardzo duże ryzyko zwalenia się całego tego domina, no bo jak sobie zobaczycie, skoro to nic realnego nie generuje, mamy kapitał pożyczany, zabezpieczany poprzez nadmiarowy kapitał w formie zabezpieczenia, no to wystarczy, że to się wszystko zacznie zwalać. Być może już ten proces zaczynamy widzieć, no to się to posypie jak jedno wielkie domino. No i przepraszam, moim zdaniem nawet w świecie tradycyjnych finansów działa to lepiej, działa to inaczej. Natomiast no ja tego nie krytykuję, to jest jakiś tam etap rozwoju tego świata kryptowalut. Coś takiego wymyśliliśmy na tą chwilę jako najlepsze możliwe z rozwiązań, natomiast ja oczywiście tutaj też to opisując przyjąłem pewnego rodzaju uproszczenia, to tam są jakieś niuanse od tego. Chodzi mi o zobrazowanie tego, że zabezpieczamy bardzo nadmiarowo, czyli dajemy półtorej domu, żeby dostać kredyt na dom i tak naprawdę te pół domu z tego zabezpieczenia nam mogą zabrać tylko dlatego, bo coś się zmieniło na rynku. No myślę, że w realnej gospodarce nikt by się na coś takiego nie zdecydował. No zobaczmy, jak to działa na tym przykładzie tych kredytów takich hipotecznych w realnym świecie. No czyli mamy, my tak naprawdę bierzemy kredyt, ja tego też nie pochwalam, natomiast no, wydaje mi się, że
tutaj już to działa lepiej niż w tym świecie krypto. Bierzemy kredyt hipoteczny pod zastaw domu, możemy stracić ten dom, mogą nam go zlicytować, czyli tak jakby powiedzmy, jeżeli nie będziemy spłacać my, no to nam go zlicytują, tracimy 100% tego, być może czasami trochę więcej, jeżeli nie będziemy spłacać tego, cośmy zaciągnęli. Natomiast w tym całym obrazku weźmy pod uwagę, że jeszcze coś takiego jak biuro informacji kredytowej, czyli tak naprawdę to, że w realnym świecie bank może dać nam pożyczkę na 100%, a nie na 150% zabezpieczenia, czy na 200% zabezpieczenia, wynika z tego, że no, sprawdzają naszą zdolność kredytową, jest biuro informacji kredytowej, które ściąga te wszystkie dane na temat naszych kart płatniczych, na temat naszej historii finansowej, zeszłych kredytów i tak dalej. No i na tej bazie buduje obraz naszego ryzyka finansowego i decyduje, że nam da ten kredyt, bądź nam go nie da. No ale jeżeli nam go już daje, jeżeli jesteśmy w tym zaszczytnym gronie, że bank zdecydował się nam pożyczyć swoje pieniądze i ewentualnie zabrać nam nasz dom, jakbyśmy my go nie spłacali, no to powiedzmy jest to jednak troszeczkę lepsze niż w tym świecie krypto, bo zabezpieczamy wkład 100%, no i powiedzmy jest to jedynie od nas zależne, jak my będziemy spłacać, no to raczej nam nikt nie powinien zabrać tego, cośmy pożyczyli i naszego wkładu. W świecie krypto działa to inaczej, nawet jak my będziemy spłacać tą pożyczkę pod zastaw naszych bitcoinów, to nam mogą zabrać bitcoiny, bo się rynek rąbnie i takie rzeczy się wydarzały w marcu tego roku. No i teraz tak, czy coś takiego mogłoby zostać odzwierciedlone w świecie krypto? Mogłoby, ba, nawet już zaczyna być robione i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe zjawisko. Za chwilę troszeczkę to rozwinę, jakoby zapodając temat na przyszłość, że tego rodzaju zdecentralizowane systemy pożyczkowe, co jest tylko jedną z odnóg DeFi'a, ja pewnie o tym, jak ja widzę DeFi, powiem w jakimś kolejnym odcinku, więc te pożyczki pod zastaw, to jest tylko jeden z odnóg DeFi'a, który w tej chwili nie działa tak, jak moim zdaniem powinien działać, a będzie się w tą stronę rozwijało. No bo teraz te biki, powiedzmy w tym tradycyjnym systemie finansowym w Stanach jest taka organizacja Equifax, która jest takim bikiem dla Stanów Zjednoczonych, czyli też zbiera te informacje kredytowe na temat swoich klientów, na temat dziesiątek milionów czy też setek milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych pod kątem właśnie udzielania im kredytów. Tutaj to, że to jest scentralizowane, no to ma też swoje minusy, tak? Znaczy czemu ktoś ma jakiś bik, ma zbierać nasze dane o naszych finansach, czemu banki mają te wszystkie informacje przekazywać jednej scentralizowanej jednostce? Po pierwsze, no to jest nadużycie. Po drugie, to jest narażone na haki. No i choćby właśnie wspomniany Equifax w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy to był 2017 rok, czy 2016, został zhakowany, czyli jakby informacje finansowe na temat setek milionów Amerykanów wyciekły. Ktoś to bezpowrotnie zabrał z tej bazy danych i krąży gdzieś po świecie. Numery kart kredytowych, konta, stany, adresy i tak dalej. No to potężna rzecz. To była duża afera w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy nasz BIK był kiedykolwiek zhakowany, czy nie. Myślę, że część w ogóle haków na tych scentralizowanych instytucjach bankowych zwłaszcza, no to się o tym nigdy i taki człowiek nie dowiemy. To jest wszystko, jak tylko może być, to jest to wszystko utajnione, bo przecież podkopałoby naszą wiarę w te podwaliny systemu finansowego. No w każdym razie ten system finansowy obecny, powiedzmy, jego minusy są takie, no, że jest oparty na tym fiat money, który jest drukowany w kosmos. Wymaga tego, żebyśmy dostali kredyt, no to musi ktoś te dane nasze w sposób centralny przechowywać, zbierać, no i jakby nas tutaj, my nie mamy nad tym żadnej kontroli. No a po trzecie, no to powiedzmy, no te odsetki, czy te prowizje, czy te procenty wszystkie, które nam się tutaj zabiera, są często horrendalne. To nie jest fair system, więc no powiedzmy, że to nie jest dobre rozwiązanie, więc ta alternatywa, żebyśmy dobrze zrozumieli, jest potrzebna. Ten DeFi oparty o blockchain, o krypto, on jest potrzebny. On po prostu w takim stanie, jak dzisiaj działa, że generujemy bardzo duże nadmiarowe zabezpieczenie, ten tak zwany collateral, no to jest kapitałowo niewydajne i na pewno zawsze, jeżeli ktoś zrobi coś, co jest dużo lepsze, zwłaszcza w kontekście finansów, to prawie, że na pewno można powiedzieć, że takie rozwiązanie alternatywne się przyjmie. No i takie rozwiązania już dzisiaj zaczynamy widzieć. Dajcie znać, co sądzicie, czy być może już w tym momencie pobudziłem tutaj jakieś wasze myślenia, a być może mówię coś kontrowersyjnego, być może się z tym nie zgadzacie, no to dajcie znać. Ja uważam, że powiedzmy, no w tym świecie normalnych kredytów, no to jednak ten kredyt jest zabezpieczony pewnego rodzaju długiem, pewnego rodzaju zobowiązaniem, czyli te dwie strony muszą sobie w pewien sposób ufać, ten system zaufania jest zrzucony na ten BIK, czy na ten Equifax, natomiast no, dzięki temu, że w jakimś tam stopniu
nie sobie ufają, no to jest możliwe to zabezpieczenie 100%, a nie, nie wymagane zabezpieczenie 150 czy 200%. My w dzisiejszych tych systemach finansowych opartych na blockchain widzimy te zabezpieczenia nadmiarowe, bo nikt nic lepszego nie wymyślił, ale między innymi Mainframe, między innymi Moves czy Aion coś takiego opracowują, to za chwilę rozwinę. No i teraz tak, no my dzisiaj też tak naprawdę to zabezpieczenie to jest w formie kryptowalut, niby takie tam nic znaczącego, bitcoiny, tery idą jako depozyt, no bo nikt nic lepszego nie wymyślił, ale no weźmy pod uwagę, że właśnie te, budują się rozwiązania tokenizacji nieruchomości, dzieł sztuki, tokenizacji papierów wartościowych, w związku z tym stokenizowane nieruchomości będą mogły zostać wykorzystane jako collateral właśnie w tych systemach DeFi-owych już niedługo, czy też stokenizowane dzieła sztuki, one też mają swoją wartość oczywiście, czy też właśnie stokenizowane papiery wartościowe będą mogły zostać używane w systemach DeFi jako ten collateral, czyli tam będzie coś realnego, nie tylko Bitcoin, Ethery używane do zabezpieczenia tego. No i my dzisiaj też nie wykorzystujemy tych kredytów, tych pożyczek ze świata krypto poza świat krypto, no bo tak naprawdę nikogo to nie obchodzi, who cares? No, o jakimś tam małym świecie krypto 99% świata w ogóle nie wie, nie obchodzi ich to i tym bardziej wyobrażacie sobie kogokolwiek z waszych znajomych, kto w ogóle nie wierzy w świat krypto albo nie wie o tym świecie krypto, że weźmie pożyczkę ze świata krypto, żeby skorzystać z tego w realnym świecie, w którym żyje, no nie ma mowy, no to jest w ogóle rzecz nie do przeskoczenia. No więc te trzy problemy moim zdaniem, czyli zabezpieczanie poprzez kryptowaluty, a nie poprzez na przykład nieruchomości, tak jak to mamy w obecnym systemie finansowym, zabezpieczanie nadmiarowe, bardzo nadmiarowe, a nie jeden do jednego, tak jak to mamy w obecnym systemie finansowym, na skutek właśnie braku zaufania do całego tego mechanizmu. Trzeci problem, czyli niewykorzystanie tych środków na coś realnego, tylko na stricte pompowanie świata krypto przez świat krypto, poprzez lewarowanie, a nie wykorzystywanie tych środków na realne inwestycje w realnym świecie. To są trzy problemy, których dzisiejszy DeFi nie rozwiązał. To są trzy problemy, które dopiero z którym się świat kryptowalut musi zmierzyć i zmierzy, żeby mógł siebie nazywać prawdziwym systemem finansowym, prawdziwymi zdecentralizowanymi finansami. Więc o ile ta warstwa bazowa Bitcoin powstała, ona jest solidnie przemyślana, ona jest z fixed supply 21 milionów, ona jest odporna na cenzurę, ona jest, czyli nie można tych transakcji w żaden sposób cenzurować, zastopować, powiedzieć komuś, że mu nie może odbyć tej transakcji, więc ma te parametry, jest jednocześnie transparentna, więc umożliwia to, że różnego rodzaju przewałki są bardzo trudne tutaj do zrobienia, więc jak niektórzy mówią, że Bitcoin czy kryptowaluty służą do prania brudnych pieniędzy, pewnie i służą, natomiast weźmy pod uwagę, że jednak gotówka jest dużo lepszym do tego sposobem, jeżeli ktoś chce te rzeczy robić, to Bitcoin jest w pełni wyśledzalny i to jest jego zarówno i plus i minus, więc Bitcoin jako warstwa finansowa moim zdaniem jest dobrze przemyślana, natomiast co zrobić, żeby na tej bazie mogły powstawać kolejne jakby te funkcjonalności systemu finansowego, kolejne warstwy, jak choćby pożyczki, ubezpieczenia, kredyty i tak dalej, no to tu wydaje mi się, że mamy jeszcze robotę do zrobienia i obecne compoundy i Uniswapy i inne rozwiązania Aave'owe i Argenty jeszcze tego nie adresują, natomiast są rozwiązania, które do tego podchodzą sensownie. No i omówmy sobie bardzo pobieżnie, co to jest. No po pierwsze takie rozwiązania CeFi-owe, czyli no jedną nogą w DeFi-u, drugą w centralizowanych finansach, takie jak Celsius, próbują niejakoby rozwiązywać część tych problemów. No i Celsius powiedzmy na tą chwilę też bierze nadmiarowe zabezpieczenia, bierze je w Bitcoinie, w Etherze, nadmiarowo 150%, ale już mówią, że będą to obniżać do 125% za chwilę. Natomiast Celsius daje tą pożyczkę w, po pierwsze bardzo nisko oprocentowaną dla osób indywidualnych, 1%, po drugie daje to w formie fiatów, jeżeli ktoś chce, więc ten pieniądz ma przynajmniej szansę wylecieć, że tak powiem, ze świata krypto do normalnego świata na jakieś inwestycje. Natomiast no to, te rozwiązania CeFi-owe, takie jak Celsius, już one są jakby tylko częściową odpowiedzią właśnie, wynikającą z tego, że rozwiązania zdecentralizowane jeszcze się nie potrafią z tym zmierzyć. Swoją drogą o Celsiuszu ostatnio jest fajny wywiad Tima Drapera z Aleksem Maszyńskim z Celsiusza, gdzie Tim Draper, jeżeli nie znacie człowieka, kupił bardzo dużą ilość bitcoinów, 30 tysięcy bitcoinów po średniej cenie $600 od rządu amerykańskiego po tej aferze Silk Road, więc jest jakby w tej chwili miliarderem kryptowalutowym, jedną z bardziej rozpoznawalnych osób w tym świecie, który niejakoby też jest taki trendseterski, no i przewidział cenę, zobaczymy jak mu dalej pójdzie z jego kolejną przepowiednią, chyba 250 tysięcy za bitcoina do 2021 roku, poprzednie 10 tysięcy za bitcoina zgadł, chyba nawet coś tam przestrzelił. No okej, w każdym razie Tim Draper jako osoba, która jest w tym świecie od dawna, która się na tym zna, w tym wywiadzie
wywiadzie, który ty też zalinkuję, mówi o Celsjuszu jako o platformie, która wynalazła DeFi, czyli powtarza jakby te słowa Aleksa Maszyńskiego, a inni to w tej chwili kopiują. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Cieszy mnie, że Tim Draper wspiera Celsjusza. Celsjusz jest ewidentnie rozwiązaniem CeFi-owym, moim zdaniem scentralizowanym, natomiast jest to odpowiedź na to, żeby jednak dotrzeć, tak jak to chcą, do 100 milionów użytkowników z tymi rozwiązaniami krypto i dać te finanse krypto zwykłym ludziom. Czym się to uda, czy nie, to zobaczymy. Moim zdaniem są na bardzo dobrej drodze. O Celsjuszu zrobiłem kilkanaście filmów. Zerknijcie na moje playlisty, jeżeli tam jeszcze nie byliście. Ale chciałem mówić o czymś innym tak naprawdę. Tak naprawdę zapodać ten temat, który gdzieś już tam pociągnąłem, robiąc moje filmy z Top 11. Jeżeli nie widzieliście tych dwóch odcinków sprzed paru dni z moimi Top 11, to tam się pojawiły, poza Celsjuszem, którego też bardzo cenię, dwa bardzo interesujące projekty. Jeden to jest Moves Finance, a drugi to jest projekt Mainframe. Moves Finance to jest aplikacja zrobiona przez Aiona, przez Open Application Network. Mainframe to jest grupa, która robi aplikację Genesis Block, czyli aplikacje, obie są aplikacjami, powiedzmy, DeFi-owymi. No i to są aplikacje, które niejakoby już idą dużo bardziej w stronę prawdziwych aplikacji DeFi-owych, prawdziwych aplikacji pod zdecentralizowane finanse. W bardzo dużym skrócie, na przykładzie Aiona, jak to działa. Aion ma swoją aplikację Moves Finance. Ta aplikacja Moves Finance jest używana przez grupę gig workerów, czyli Uber kierowców w Stanach Zjednoczonych, tych, co jeżdżą, rozwożą jedzenie, ogólnie Uber drivers, Lyft drivers, albo osoby pracujące na online'owych platformach, takie jak TaskRabbit, czyli tamta grupa społeczna, w ogóle nie wiedząca o kryptowalutach, w ogóle ich to nie interesuje, ale ma swoją aplikację, za pomocą, która jest zintegrowana na przykład z aplikacją Ubera, no i za pomocą tej aplikacji mogą zaciągać pożyczkę, bo na przykład potrzebują nowy rower do transportu, albo bo na przykład się człowiek potrzebuje jakiś tam coś do swojego życia normalnego, no to ten człowiek za pomocą aplikacji Moves Finance może wziąć pożyczkę we fiatach, dostanie ją na swoje konto. Ta pożyczka natomiast będzie pochodziła ze źródeł kryptowalutowych. To jakby cała ta sterta Aion Open Application Network Moves bierze w tym udział. No mianowicie z drugiej strony są osoby, które pożyczają swoje na przykład stablecoiny USDT temu geekworkerowi, ale ten geekworker, on nie musi wpłacać żadnych depozytów, on nie musi zabezpieczać żadnym kolateralem w Bitcoinie, ani w niczym innym tej swojej pożyczki. Ktoś mu te pieniądze daje, ten ktoś daje mu je w formie stablecoinów, ten ktoś jest w świecie krypto, pożycza pieniądze osobie ze świata poza krypto, która kompletnie się nie musi na krypto znać. Ten ktoś, kto pożycza te pieniądze, liczy na zysk. Ta osoba, która te pieniądze bierze, czyli ten independent worker, czy też geek worker, on będzie musiał zapłacić te 3-5% jakby odsetek za te pożyczone pieniądze, jak w normalnym systemie. Te pieniądze dostanie ten pożyczający, ale te pieniądze dostanie też ten zabezpieczający, no bo tutaj uwaga, tą część związaną z BIK-iem, tą część związaną z Equifaxem, czyli tą część związaną z weryfikowaniem, czy ten kredytobiorca jest wiarygodny, czy nie, tutaj rozpracowują smart kontrakty, no i te smart kontrakty są właśnie zbudowane na bazie Open Application Network. One zbierają historię finansową, historię jazd, historię działalności tego kierowcy, tego Uber drivera, czy tego independent workera, i zapisują to na smart kontrakcie, czyli ta jego historia, to co finansowa, ta jego historia wierzytelności, ta wiarygodności, to co normalnie zbierałby BIK w Polsce, tutaj będzie przechowywane na smart kontrakcie. To będzie tylko do wglądu tego człowieka, którego to są dane, on odpowiada za te dane, są jego dane, i on będzie mógł te dane udostępnić na przykład tym kredytodawcom, żeby pokazać, że jest wiarygodny. Jakiś fragment, jakiś snapshot tych danych z tego smart kontraktu będzie udostępniał na własne żądanie. On jest w posiadaniu tych danych, bo chce dostać pożyczkę. No i ci, którzy mu chcą pożyczyć te stablecoiny, decydują sobie, ok, jest to wiarygodny partner, możemy pożyczyć stablecoiny, dajemy mu, on chce pożyczyć 1000 dolarów, ja mu daję 1000 USDT na ten cel, on mi odda nie 1000, ale 1005, czyli ja zarobię tam swoje procenty z tego, czy 1050 powiedzmy, zarobię 5%. Więc ktoś zweryfikował na smart kontrakcie wiarygodność tego człowieka, oczywiście to automat wszystko robi. Ten człowiek dostaje pieniądze swoje we fiatach, a ten collateral dodatkowy, te
powiedzmy zmienność, ten aspekt ryzyka bierze dodatkowo tutaj ktoś, kto się nazywa właśnie guarantor. I tu są na przykład w tym przypadku Aeona, to są Aeon hodlerzy, czyli oni poprzez deponowanie na również smart contract swoich Aeon coinów zabezpieczają całą tą transakcję na wypadek zmienności, na wypadek wszelkich ryzyk. Czyli zarabiają wszystkie strony. Ten biorący pożyczkę, independent worker, on nie musi wpłacać żadnych depozytów. Jego zaufanie jest zaciągnięte z blockchaina. On zbudował swoją historię finansową na blockchainie. Z drugiej strony ktoś mu pożyczył stablecoiny tyle dokładnie, ile on potrzebował. A z trzeciej strony ktoś jest gwarantorem całego tego przedsięwzięcia i jest na przykład Aeon hodler, który twierdzi, tak, chcę wesprzeć tą transakcję. Wszystkie z tych stron tutaj są zadowolone, czyli w tym ta osoba pożyczająca zarobi swoje procenty, ten pożyczkobiorca odda trochę więcej, ale dużo mniej niż jakby pożyczył te pieniądze od banku i dostanie to jakby niemalże od ręki we fiatach. No a ten gwarantor, ta osoba, która jest posiadaczem innych kryptowalut, zabezpieczy tą transakcję, również swoje zarobi. To jest nowy koncept, gdzie BIC jest zastąpiony przez smart kontrakty, gdzie nie ma nadmiarowego pożyczania pieniędzy, zabezpieczania 150 czy 200% kapitału i gdzie chyba być może co najważniejsze, ten kapitał trafia do świata poza krypto, czyli tutaj idzie do gig workera, który nie ma pojęcia o tym, że, znaczy on może ma pojęcia, ale w ogóle się musi na tym znać, nie myśli o bitcoinach, o eterach. On dostał swoje fiaty, bo chce dalej jeździć swoim rowerem i rozwozić pizzę. Dwa światy, świat typowych finansów, świat żywy, został połączony ze światem kryptowalut właśnie poprzez Moves, bo tak się nazywa aplikacja, poprzez Moves Finance, poprzez Moves Crypto, tu jest kilka odnóg, ja je będę omawiał. To jest bardzo obiecujący, bardzo niepozorny projekt. Chwila przerwy, bo wieje wiatr, zwykle widzę, że słabo słychać w takich momentach. To jest projekt, który tak naprawdę sprawia, że budujemy coś, co jest dosyć nieoczywiste na pierwszy rzut oka. Nie ulega hype'owi, więc mało kto o tym wie, ale to są projekty przyszłości. Uwierzcie mi, że Compound też pójdzie w tą stronę jednego dnia albo zniknie. Tego rodzaju podejście buduje również Mainframe. Tego rodzaju podejście buduje właśnie Mainframe, robiąc swoją aplikację Genesis Block. Tam też jest koncept, omawiałem to mówiąc o moich top 11, koncept, gdzie depozytor, czyli ta osoba, która daje pieniądze na pożyczkę, zarabia swoje. Z drugiej strony mamy osobę biorącą pożyczkę. Ta osoba płaci trochę więcej, zwraca trochę więcej, dostaje pieniądze we fiatach, depozytor daje pieniądze w stablecoinach albo w innych kryptowalutach i jest gwarantor, który zabezpiecza całą transakcję i też na tym zarabia. Bardzo podobny koncept Mainframe i ich Genesis Block ma do tego, co ma Aeon i ich aplikacja Moves, więc moim zdaniem to jest nowy kierunek. Moim zdaniem to są projekty bardzo mało oczywiste, które oczywiście one są teraz ciągle budowane i rozwijane i jeszcze nie mają bardzo szerokiej adopcji, ale one robią dogłębne beta testy. One celują w konkretny segment użytkownika ze świata rzeczywistego, badają jakie są potrzeby tych użytkowników, jakie są ich problemy, do czego potrzebują środków, jak zmierzyć ich zachowania, jak te zachowania przechowywać na blockchainie, jak wciągnąć inwestorów do tego zarówno ze świata tradycyjnych finansów, jak i ze świata krypto, żeby chcieli wesprzeć całą tą transakcję. I to jest ta innowacja, moim zdaniem, która się buduje w świecie krypto i to jest coś, jak opadnie szum po DeFi'ach i innych piramidach, bombkach, świeczkach, balonach, które się tutaj budują, bo bardzo dużo tego jest. Ja nie twierdzę, że wszystko, ale prawdopodobnie, jeżeli siedzicie w takim czy innym DeFi'u, to jest 95% szans, że jest to takie czy inna bańka. No nie chcę powiedzieć oszustwo, ale bańka. Ona kiedyś pęknie i no uważajcie, być może to jeszcze nie jest zły moment, żeby się przesiąść na drugą stronę łódki. Być może jesteście na tej stronie burty, gdzie są wszyscy. Zastanówcie się, czy chcecie być na pewno na tej stronie, czy to nie obciąża tej łódki zbytnio i czy ta łódka się nie wywali za chwilę. No nie będę dalej tego tematu rozwijał, bo się nakręcam, jak o tym mówię. Być może ja też jestem w błędzie. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Czy tutaj zburzyłem jakieś wasze dotychczasowe wierzenia na temat DeFi'a? Ja tutaj jestem od tego, żeby wprowadzać wam dzienną dawkę dyskomfortu, więc mam nadzieję, że trochę tego dyskomfortu poczuliście, że zainspirowało was to do trochę innego myślenia, ale tak na poważnie wydaje mi się, że no, będzie się dużo zmian działo, że co się teraz pobudowało, jest to jakaś tam tymczasowa droga na skróty, jeżeli chodzi o DeFi'a. Są dobre projekty, wydaje mi się, że Compound będzie szedł w stronę też tą, o której tutaj wspomniałem, takiego DeFi'a z gwarantorami, a nie DeFi'a z zabezpieczaniem na 150%. Są ku temu już gotowe, budujące się rozwiązania. Są
zatrąbiło coś tu na mnie. Nie na mnie. Są przykłady, jak to można zrobić lepiej, inaczej. No i oczywiście to będzie wymagało testów, ale jeżeli przejdzie dobrze testy, no to z tego będą korzystać liczni, a tamte rozwiązania, które oferują 150% depozytu, no to wydaje mi się, że no nie wiem, jak będzie coś, co nie każe dawać w ogóle depozytu albo 100% depozytu, to i będzie działało i będzie generowało realne przychody dla wszystkich stron, to czemu te rozwiązania z taką dużą niewydajnością kapitałową miałyby przetrwać? Moim zdaniem nie przetrwają, moim zdaniem jest to tymczasowy hype, więc bądźcie rozważni, czy aby na pewno to jest długofalowo sensowne, w czym teraz jesteście. Rozważcie swój portfel. Popatrzcie na to od strony bardziej fundamentalnej, od strony tego, gdzie jest realny wkład do gospodarki i co się z tego zadzieje wszystkiego za 3, 5, 10 lat. No to tyle, jeżeli chodzi o dzienną dawkę dyskomfortu na dziś. Poproszę o jakieś komentarze, przemyślenia, o łapki. Poproszę o przesłanie tego filmu, jeżeli myślicie, że ktoś mógłby na tym skorzystać. Być może ktoś chciałby się zaangażować w świat krypto, ale nie rozumie tego wszystkiego. Ja będę starał się upraszczać mój przekaz, żeby to było zrozumiałe, ale jednocześnie takie namacalne, takie, że można na tej bazie podjąć jakieś kolejne kroki i wiecie, co to dla Was konkretnie oznacza. No więc na dziś to tyle, trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie sobie wejść do głowy, nie dajcie sobie wejść na głowę, żywcie się zdrowo, jedzcie surowe warzywa i owoce, zróbcie sobie być może przerwę od mięsa, od chemii, od cukru, od wszelkiego rodzaju kolorowych cukiereczków na miesiąc i ocencie, czy będziecie trzeźwiej myśleć, czy będziecie tak samo patrzeć na świat. Wyłączcie telewizor na miesiąc, przerzućcie się na warzywa i owoce surowe na miesiąc, znieście ten ból, bo to będzie ból przez miesiąc, ale zobaczcie, co z tego Wam się w głowie nowego zrodzi. Być może będą nowe pomysły, być może będzie nowe spojrzenie, być może będzie nowa energia, być może w ogóle zmienicie swój sposób myślenia i priorytetów w życiu. Ja tak miałem, znam parę osób innych, które też tak miało, no i przeprogramujcie się na chwilę albo wyłączcie to mainstreamowe programowanie, zatruwanie głowy, zatruwanie ciała poprzez i media, i chemię, i żarcie, które nie jest żarciem. Tego Wam życzę, abyście myśleli niezależnie i odcięli się od wszelkiego rodzaju smyczy, od wszelkiego rodzaju uwięzi, od wszelkiego rodzaju kagańców, które nam się ubiera, które dajemy sobie ubierać. Jeżeli ktoś nam ubiera kaganiec, a my w nim siedzimy, no to jest to tylko i wyłącznie nasza wina. Nie możemy za to nikogo winić. Myślcie bardzo odpowiedzialnie o Waszym życiu, myślcie odważnie, no i rozłóżcie skrzydła, odetnijcie wszelkiego rodzaju kule u nóg i odlatujcie. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam.